Boże, oła, oła, oła. I co mi robisz? I widzisz? Oła, jak kubabą tak w kubie, wiesz? Ale jak dobra, ale ty masz, ja mam mikrofon dynamiczny, a ty masz mikrofon pojemnościowy. Ale mnie to też bolało, rozumiesz? Bo mam na fulla słuchawki, a ty mi robisz takie rzeczy. Jest! Ty naprawdę masz jakiś problem ze sobą, czy co? Nie, przychodzę dzisiaj do ciebie, ponieważ, słuchaj, mam plan, ale musimy tutaj się zamknąć w tym. Słuchaj, ponieważ zauważyłem, że jest ten smurf, smurf, śmieć, kat, ten, prawda, na serwerze jest. I uznałem, że tak, bo tak ogólnie to się zastanawiałem nad tym, kim on w ogóle jest, nie? On na początku potraktował mnie bardzo nieładnie, bo najpierw powiedział, że mam się wynosić, że coś tam. Później jak się dowiedział, że ja jest, że mam, że tutaj moich przyjaciół i tak dalej, no to powiedział, co mi powiedział? Że, no, że oni tu byli i coś tam i powiedział, że szedł w tamtą stronę, i ja poszedłem w tamtą stronę i okazało się, że mnie spławił. No serio? Serio? Magic. Nie gadaj. Magic. Dobra. O, jest tu, nie, patrz! Serio, co? Tam se skacze. Gdzie? Tam se skacze. Ja nie widzę go. No tu. Aha, czekaj. No może jak, no, trzeba patrzeć, otwórz oczy. Zeskoczył ja z drugiej strony dobra, namiotu. Widziałam. O, widzę jego czapkę. Gdzie? No czapkę widziałam go jego. No, o, tam jest, widzę. Ty, ale teraz większa od niego, to jest jak peleryna. Dobra, słuchaj, musimy dzisiaj pójść za nim, musimy go pośledzić, musimy dowiedzieć, jakie on ma intencje w ogóle, bo dla mnie to był niemiły na początku. Aha, no dla mnie taki w sumie nie wiem. On powiedział mi nawet, że ja mu się podobam, nie wiem w sumie o co chodzi. Aha, okej. Ciekawe. Normalny dzień, nie? Jak wiesz. Ciekawe, patrz. Jest tam na dole. Ty, o, piec wziął, patrz, piec jest większy od niego. Co on tam robi za przemeblowanie? O, on patrz. Cię wynosi po prostu. On jest taki słodki w tym wszystkim. No dobra, no jest słodki, ale ostatnio mnie potraktował nieodpowiednio i nie wiem. O tam. A co on robi z tymi beczkami? Beczkę znosi. Co on kombinuje? O nie, i za nas będą atakować. Nie, niedobrze, bo oni nas sprzedają. Rozumiesz? Strzel w niego. Jeszcze raz, dawaj. No. Nie umiem trafić sobie. Ostrzela do niego, czekaj. Ja też, Boże, on mnie to zauważył. A może nie? Ty, zabiłem go. To jest podejrzane, okej. Okay. Oj, on tu jest. Chowam się. Chowaj się. Jak coś tam mam jedną, co ty gadasz? Słuchaj, ja mam jedną podkę na niewidzialność, jeśli mega, chcesz, ale mega, nie damy rady się nią podzielić, niestety. Ty łykniesz, ja łyknę i będzie dobrze. Dobra, połyczko, słuchaj. No. O, patrz, on pobiegł tam. Pobiegł daleko, nie. Czekaj, chodź. No ty masz elytrę i jesteś szczęśliwy, a ja nie mam elytry. No i co tam robisz na tym drzewie, co? Mów się jeden. Dobra, patrzcie, gdzie on idzie, czy mogę przejść, czy nie mogę. No chodź, poszedł gdzieś sobie tam dalej, ja nie wiem, gdzie on jest. Zgubiliśmy go. No i świetnie, i co ty to robisz? Jest jedno zadanie, Filip, jedno zadanie, tak? No to, ale to ty mnie spowalniasz. No nie spowalniam ciebie, normalnie ja tutaj chodzę po prostu. Ej, tu są ładne kwiatki, czekaj, ja je muszę zerwać. Kurde, to nie jest teraz najważniejsze, to jest obok twojej chaty, nie, przyjdziesz no, czekaj, po nie później. One są takie fajne, fioletowe, ja je biorę, słuchaj. Czekaj, bo widzę go. Puścił fajerwerkę. Dobra, czekaj, może się polecieć. Nie wypał. Chodź, ja ściągam elytrę. No i dobrze, bo nie, że będziesz... Dobra, to założę z powrotem. No w ogóle ja się czuję poniżona w tym momencie, nie? Bo ja nie mam elytry, ja muszę iść bez niczego, ja muszę iść naga. Czara naga jama. Król jest nagi. Dobra, czekaj. Uwaga, patrz, widzisz, on w ogóle z mieczem biega, ty znikł mi. Nie, znikł mi z pola widzenia. Z pola widzenia mi znikł. Ty, no moby, czekaj. No proszę, zostaw tam. Uważaj! Co uważaj? Bo ja strzelałam, chciałam ci uratować w ogóle. Czekaj, strzelam, mierzy do nas. Udawaj, że wszystko jest w porządku. Nie, no nie mogę udawać, że jest wszystko w porządku. Udawaj, że jesteś w swoim środowisku naturalnym. To by musiał być na talerzu. Zachowuj się jak trawa. Ej, kiedy kupisz w końcu z Biedronki tosta? Nie wiem, pytanie, kiedy ty mi to kupisz w końcu. Okej, dobra, to ja ci to kupię. Dobra. Co? A! Co? Gdzie jesteś? Spadłem na dno. Gdzie? Spadłem na dno, niżej się już nie da. No tu jesteś, dobra, chodź, bo jak go zgubiliśmy, ja nie wiem, gdzie on teraz jest. Zgubiliśmy go, bo mnie zagaduje. On gdzieś idzie wsi, no nie zagaduje cię tutaj. Ale on jakoś podejrzanie się zachowuje, nie? Ja go nawet nie widzę. No to musisz patrzeć szerzej na świat. O, jest, tam go widzę. Ty, czekaj. Skurz szybko, weź się chowaj. Dawaj, że jesteś trawą. Dobra. Szum. Powoli rosnę. Okej. Dobra, czekaj, chodźmy za nim. Gdzie on jest teraz? Hi, tam jest, na prawo. Ty, on jakiś podejrzany jest. Krąży po tym polu. Bardzo, bardzo dziwne zachowanie. Czekaj, no to... Zaś mi zniknął, nie wytrzymam. Co? Nie wytrzymam się, naprawdę. Te creepery. Gdzie ty lecisz?
idę tam bliżej się przyjrzeć sytuacji. Ale gdzie on poszedł? On poszedł gdzieś na tą stronę? Dobra, no to no lecę. Tak, właśnie w tamtą stronę. Ja go teraz sobie dobra, on się podejrzanie zachowuje. On nie robi żadnych czynności, on po prostu krąży od lewej do prawej. On jest jakiś nawiedzony. Może on, a może on chce nas gdzieś zaprowadzić właśnie, on, ale wiesz. To, ale on nie wie, że my za nim idziemy chyba, nie? Czy wie? No, tak, ja tak, no właśnie, ja myślę, że to jest podejrzane, nie? Że on sobie idzie w jakąś siną dal. Siną dal, no. A my idziemy w... bladą dal. Czekaj, chowaj się za drzewem. Tak. O nie, dobra, on tu, teraz drzewo, strzela. Dawaj. On strzela w zombiego. Co to jest? To nie jest zombie. A, on ma jakiś taki lód, kostki lodu. Tak, kostki lodu. Zombie ma kostki lodu. No nie, no zobacz sobie. Zombie barman. No nie, popatrz teraz, patrz teraz. Widzisz, popatrz się na zombiego i co? Zasłaniasz mi. No nie widziałem. No nie. Widziałeś na pewno. Nie widziałem. Nie widziałeś. Nie widziałem zombie barmana. No i patrz, znowu lecą za nami. Kurde, mol. No mi, ała, dostałam nos. Uciekaj, uciekaj. Chowaj się. Niedobre, niedobrze, chowaj się, niedobrze. Ty, ale on dobra, no. I co? Co? No i... Co? No i dlaczego? Ale co? No nic, no uciekł nam znowu, no zgubiliśmy go. No kurza twarz, dlaczego ty nie umiesz w ogóle patrzeć się na tego jednego małego smerfa? To jest niebieskie, to nie jest takie trudne. No ale jest małe. Idzie, poprawaj, poważaj! Możesz zacząć się mnie bronić? Patrz. Ale jak ja mam ciebie zacząć, jak ja mam zazak, nie wiem co. Masz cel jak baba z wesela. Dobra, czekaj. Ciało, muszę zjeść, bo prawie już zginąłem. Ja nie mogę, moi sąsiedzi to mnie chyba nienawidzą. A czemu cię nie lubią? No bo ja cały czas krzyczę w ogóle, jak nagrywam odcinki. Ale to tylko z tobą sobie krzyczę, jak nagrywam odcinki. Dobra, widzę go, on gdzieś tam dalej biega. Mnie. Dobra, co ja, chodź, idziemy za nim, musimy z nim pogadać. Musimy zamienić z nim kilka słów. Kilka słów, prawda, musi zostać zamienionych. Bo on podejrzany, gdzie on idzie? On coś... Bo ja się zgubiłam. Ja to podejrzewam, że on w ogóle z X-em współpracuje. Bo ja się zgubiłam. No właśnie, bo ja się zgubiłam. O Boże, wyjdź z kobietą. Ja jestem tam, gdzie są, bo ja jestem tam. No kurde, no kto normalnie bierze? Widzę cię. Jak chciałeś mnie zabrać na randkę, nie to chciałem. Po prostu mogłeś zapytać, zabrać mnie do kina czy coś. Patrz. A nie do lasu w nocy, to jest chore i niemoralne. Ale w ogóle, my śledzimy, kurde, tego zielonego niebieskiego, a nie... Dobra, chodź! No idę. Bo przez ciebie znowu zgubiłem go. No, ja nie ale tam, nie tam jest, tam jest, bo latają tam te. Dobra, to jest dobry w ogóle patent, nie, na ludzi. Cępy latają. Tak. No i zgubiliśmy go, nie wiem, gdzie on jest dalej. Nie, no to jest sem... jakaś cępy paranoja. I co tu jest? Uważaj, Filip, uważaj, bo to jest takie coś. No nie! To takie coś, co to jest? Uciekaj. No. Dobra, ty nas wszystko chce zabić, wszystko po kolei, jedno z drugim, zgubiliśmy go. Tu jest, znalazłam go! Gdzie? Tam jest. Idzie tu. Bądź za drzewem. Udawaj drzewo. Gdzie jesteś? A tu jesteś. A jest. Dobra, widzę cię. Tam jest. Widzisz? Widzę. Idzie tam. A ja jakoś podkę wypił. Dobra, nie, dawaj, podbijamy do niego. Idziemy normalnie, no jakbyśmy szli nocą, kurde, nocny spacer. No, udawajmy, że to wszystko jest normalne. Tak. Udawajmy, że jesteśmy normalni. A ja coś sobie rozwaliłam nawet dungeon. Nice. No dobra, ale ty mieliśmy sorry, z jego sorry, strony. Sorry, dobra, no bo mnie to znowu go zgubiłem. Bo ja chciałam uratować. Znowu go zgubiłem. Ej, jest tam, stary, patrz, gdzie? Ona ma jakąś bazę, zobacz tam. Dobra, to jest Dirtlo. No chodź, nie, no zobacz, ale widzisz to? Co ty kurde mówisz? To jest, no bo to jest takie iglo i z Dirta, czyli Dirtlo. Ja coś, dobra, ja po prostu zrozumiałam coś innego, dobra. Co zrozumiałeś? Nie, nic. Dobra, chodź, idziemy tam, czy co robimy? No czekaj, patrzę, o. Przez okno patrzę. Czekaj, chodź tu. Gdzie ty idziesz? Puk, sąsiedzie. Kto to? Halo? Goście. Halo, gdzie? Przenocujesz na... Cia, co to masz za ziemiankę fajną? Ty, uciekaj, uważaj. Dobra, do środka. Szybko. Ale masz ziemiankę. No tak, a co wy tu robicie? To jest nocny to jest spacer, fajnie, nocny moje. Spacer, nocne z... O, spanie. Tak. Jesteśmy na randce. Nie. Zabrał mnie na randkę. Bo ja nie wiem, w ogóle... To ona, to jest jej teoria. Co chodzi? O co chodzi? Czekaj, powiem powiedzieć młodemu. No, o co chodzi? No bo nie wiem, ja tutaj... Też tak czułem, że muszę tutaj przyjść, bo czułem, że moje królestwo jest znowu w niebezpieczeństwie. Jakie królestwo? No bo moje królestwo. Ale co tam się wydarzyło? Mówisz o tym dużym grzybie? Tak, chodzi o grzyba. No to ono się spaliło. Właśnie, dlaczego ono się spaliło? No to ja wiem, że się spaliło, ale to jest... No ale dlaczego? Po prostu tak wiesz, no... Przez X-a się spaliło, popatrzcie mi w ten, popatrz się do góry. O, możesz tak wygiąć karkiem, bo ty mi się zawsze patrzysz na kolana.
No bo ja mam po prostu takie oczy mam. Co masz takie? Oczy takie masz? Jak się zamyślił. No tak, no mam takie oczy, no co ja ci mogę poradzić? Ej, nie wiem, ja się tak ostatnio coś trochę lękam. Co? Ale i teraz się patrzysz nam na stopy. To jest niemiłe, bo nie bądź ja stopy, co? A, ty jakiś stópkarz. No to zostawiam was samych. Ja lubię stopy, bo to... Co? Ej, jasno się zrobiło. Nie, bo chodzi dobra, o to, musimy stać blok niżej. Ja się boję... Ja się, no dobra, no. Chodzi mi o to, że ja się boję, że jak teraz X mi, wiecie, zniszczył dom, to teraz zniszczy mnie. Ale no co ty, czemu masz takie podejrzenia? Fajnie, trochę optymizmu do swojego życia. On co chwilę, jesteś... chwilę mi jakieś znaki daje. Jakie ci znaki daje? Dlaczego ty się znowu patrzysz nam na stopy? To jest strasznie dziwne. To dobra, tak będę patrzył. Teraz się patrzę ci na teraz się patrzysz na nas, o. No i fajnie. No więc chodzi mi o to po prostu, że ja się boję, że on mi coś zrobi. Myślisz? A to nie czujesz się bezpieczny? No w ogóle nie czuję się bezpieczny, bo była taka sytuacja, że on mi kazał was wydać w ogóle. Co? I nie wydałeś nas? No nie, bo jesteśmy przyjaciółmi. Ej, jesteś cute, naprawdę. Serio, jesteśmy przyjaciółmi? A dlaczego ty mnie spławiłeś i powiedziałeś, że moi przyjaciele są mi powiedzieć, że bym się szedł tam? Bo ja bałem właśnie o nich, wiesz, i nie wierzyłem tobie, że ty jesteś ich kolegą. Aha. No dobra, jest to jakiś argument. Było, sorry, no. Jest to jakiś argument. Ja dmucham na zimne po prostu, no. Czyli ale co, no, ale to ty tutaj spędzasz czas teraz w tej swojej ziemiance? Wiesz co, ja mam bardzo dużo takich baz i tutaj jest jedna z nich na przykład, ale no... ładna. Ej, a widzieliście ten dom X-a w ogóle? Ja nie widziałem żadnego domu X-a. Gdzie jest dom? Jest jakiś dom X-a? Nie mów mi tak. No, macie elitry? Ja nie, mam. Nie mamy. Masz. Ale fajerwerki są jeszcze nam potrzebne. O, tego też nie mamy. No to ja mam. To polecimy do domu X-a, bo ja właśnie chciałem tam pójść, ale się chciałem schować, żeby... Dzięki. Dobra, dodawaj. To w którą stronę, chodź, kieruj. Nikt, ja dawno nie leciałam, czuję się jak ptak, wolna, wow. Dobrze, że nie jak żółw. No, masz rację, to by było gorzej. Dobra, a to daleko jest stąd? No, zaraz będziemy, dwie minuty. Aha, okej, okay. No nie wiem, czy mam na dwie minuty lotu, jakby paliwa, że tak to ujmę. O, co to jest za wieża? Ja nie, a co to jest? To? No. Serio, to jest to? To jest to? No co? To jest ta wieża? Ej! No, to, co to jest? Co to jest? Co to jest za X? Ty tam poleciałeś? Ja sobie tak. tam nie chcę być. Aha, no, tak, tak, no, tak, co po prostu to jest? No właśnie, no ja się trochę teraz boję, bo tego wcześniej tu nie było, a on w ogóle ma swój świat cały taki duży. Nie, dobra, słuchajcie, idziemy stąd. Ja tutaj nie. Ja powiem tak. Mam ze sobą na tej wyprawie kobiety i jakieś dziecko niebieskie, więc ja jakby lepiej, żeby nam się nic nie stało. Panie detektywie, no. Muszę coś ci powiedzieć. Bo ja dzisiaj byłem z takim od was jednym, jak on się nazywa. Znaczy takim białym. Yeti. Aha, no i co? I wiecie, że wasz portal nie działa. Jak nie działa? No nie działa. Co, i nie możemy wrócić z powrotem? Nie, cześć, a co to jest? Co to tu jest? Co tu się wyprawia? A, tu jest jakaś góra, dobra. Myślę, że to jest jakiś budynek. No dobra, czyli o nie, no. Czyli jesteśmy tu uwięzieni. Musicie mi pomóc. Bo dobra, chodź. To jedyna możliwość, żeby wrócić do was, no to jest po prostu w jego świecie portal. Ja nie wiem, to my nie jesteśmy w jego świecie jeszcze? Znaczy nie chodzi o świat, tylko chodzi mi o kraj, no sorry, krainę. Aha. Ojej, dobra, wróćmy z powrotem do miejsca, w którym my się osiedliliśmy. Nie wiem, czy mi starczy na tyle drogi paliwa, ale... Fajerwerki. 800 metrów. Lećmy jak najwyżej i po prostu teraz szybować trzeba. Jak szybowce. A. Szybowce jak te. Kolorowe jarmarki. Wiatr. No dobra. Czekaj, gdzie... A dobra, dobrze lecimy. Dobra, nie, bo już myślałem, że się zgubiłem. Dobra, chodźcie tutaj. I teraz tak, słuchajcie, ja jako mężczyzna prawda tutaj muszę zarządzić sytuacją. Proszę tu przylecieć pod dom Emily. Czekaj, lecę, mam jeszcze 200 kratek, to jest takie proste. To ja jestem taki szybki? No dobra, no to poczekam. Kończyła mi się lec. To się nie dzieje naprawdę. Dobra, to jak już wszyscy tutaj są, to tak, Emilia, ty prawda tu wchodzisz do tego i nie wychodzisz stąd. Okay. Po prostu. No, w domu jest najbezpieczniej. A ty idziesz do swojego grzyba tam. I też się z niego nie ruszasz. Bo skoro są takie rzeczy jak taki dom X, którego ja nie widziałem,
To znaczy, że jest niebezpieczeństwo jakieś, ja muszę pogadać z chłopakami, musimy ustalić plan działania, więc Emilia, tutaj, prawda, zrobisz mi jej coś do jedzenia? No, mogę ci zrobić parówkę. Ty też mogę to jest marchewka. Przepraszam, mam rację, że to jest parówka. To jest jak z tego mema, to jest jak z tego mema, gdzie... Ej, mam też ziemniak. Dobra, nieważne, mam też złote jabłko, mi rzucił Smurfkat. Dobra, słuchaj, Smurf, idź tam się schowaj gdzieś, ale bezpiecznie. I ja tam, ja ustalę z chłopakami plan działania i, i ten. A ja mam pytanie. No? Czy możesz zainstalować tutaj monitoring i ochronę? Słuchaj, bardzo bym to chciał zrobić, gdyby nie to, że nie mam niestety takich narzędzi. No to jesteś słaby detektyw. No jak byłem dobry detektyw na Palionowie, to miałem kamerę i wszystko, ale tutaj wszystko straciłem. Dobra, no nieważne, Emilia. Moim zdaniem, no to on już nie jest jakby zły, nie? Tak jakby to no, podsumować. Tylko, że ej, strasznie przeraża fakt, że tam jest jakiś dom X-a. I strasznie przeraża fakt, że może on coś tam zrobić złego. Więc słuchaj, ja lecę z chłopakami porozmawiać. Ty tak jak mówię, zostań tu. Hej, pa. Zostawię ci wasz to, jakby cię coś zaatakowało. Dzięki. No ja nie potrzebuję. Idę do chłopaków z nim pogadać. Dobra, trzymaj się. Hejo! Pa.